Instrukcja obsługi człowieka. I Grażyna Dobroń o roślinach i o książce. Dzień dobry. Chodzi o to, żeby jeść te rośliny, wiesz, te marchewki, pietruszki, te kalarepy, no, brokuły i tak dalej. Coś wiem na ten temat, bo sama, nie wiem, już kilkanaście lat jestem na takiej diecie i bardzo sobie chwalę. Nie choruję, dobre zdrowie utrzymuję. Ale powiem tak, też nie uważam, że każdy powinien i tak dalej. Z tym, że w przyszłości, tak twierdzą naukowcy, w przyszłości wszyscy będziemy wegetarianami, ponieważ zbyt drogo kosztuje przemysłowa hodowla zwierząt i przetwórstwo. Ale dr Jane Goodall, posłanniczka pokoju ONZ, recenzując właśnie książkę Dlatego nie jemy zwierząt, książka o weganach, wegetarianach i wszystkich żywych istotach, napisała: to jest wpływowa i ważna książka. Zwierzęta hodowlane mają emocje podobne do naszych pupili, do kotów i do psów. Ich dobro spoczywa w naszych rękach. Kasia Malec prowadzi blog kulinarny Matka Weganka i jej dziecko i gotuje też w wegetariańskim przedszkolu Przyjaciele Żyrafy. Ja i Łucja jesteśmy wegankami, Łucja ma 5 lat. Tak jak większość dzieci, czuję, że nie ma takiego podziału na zwierzęta do kochania i do jedzenia. Wszyscy powinniśmy się ze sobą opiekować, rodzice dziećmi, dorośli, ludzie zwierzętami. Kiedy mama tłumaczy dziecku świat, to jest co innego, ale potem dziecko idzie do przedszkola albo do szkoły i tłumaczą mu ten świat rówieśnicy, jak ona się w tym znajduje. Łucja dziwi się temu, że inne dzieci jedzą zwierzęta, ale jednocześnie ten temat jedzenia jest gdzieś z boku. To się pojawia przy stoliku, kiedy dzieci jedzą jakiś posiłek. Łucja ma swój wegański, przyniesiony przeze mnie i one rozmawiają o różnicach, ale tak jak to dzieci, mają takie otwarte głowy i tak naprawdę jakoś na szczęście się nie piętnują wzajemnie, tylko raczej rozmawiają, dziwią się, popatrzą na swoje talerze, a łączy je tak naprawdę wciąż jeszcze czysta dziecięca miłość do zwierząt, czyli te dzieci, które jedzą zwierzęta w przedszkolu, mimo wszystko je kochają i może też nie do końca mają na przykład świadomość tego, że na tym talerzu jest jakaś nieżywa krowa czy świnia. Problem, wydaje mi się, mógłby się zacząć gdzieś w starszym wieku, nastoletnim, kiedy to dziecko się buntuje, a takie młodsze dziecko, jeżeli przedstawi mu się w taki naturalny sposób ten swój wybór, czyli weganizm, wegetarianizm, w czym może pomóc książka, Dlatego nie jemy zwierząt, dziecko to zaakceptuje. To jest zwykłe państwowe przedszkole, ale są dzieci z różnych narodowości. Są dzieci, które mają jakieś uczulenia pokarmowe, tak. Jest dziewczynka, która też nie je mleka do płatków, dlatego że po prostu ma alergię na krowie mleko. Jest chłopiec, który ma ADHD i tak troszkę jest taki nadpobudliwy i jakby te dzieci, wydaje mi się, próbują się wzajemnie wspierać. Oczywiście zawsze się znajdzie jakiś rówieśnik, który komuś tam dokuczy, wyśmieje, ale z racji tego, że ta grupa jest zróżnicowana, dzieci widzą, że każdy jest inny. W tej książce początek jest taki. Kwiat przeciśnie się przez szczelinę w chodniku, by poczuć słońce. Pingwin przemaszeruje tysiące kilometrów, by znaleźć jedzenie dla swoich młodych. Grzmiący ryk lwa chroni jego rodzinę przed niebezpieczeństwami z bliska i z daleka. Niezależnie od tego, czy mają skrzela, skrzydła, wąsy czy korzenie, wszystkie żywe istoty łączy chęć życia i rozwoju. Wszyscy jesteśmy ziemianami. Mnie tutaj bardzo urzekło to, że jest o relacjach, nie tylko między ludźmi i zwierzętami, ale o relacjach z samymi zwierzętami, jak one się też przytulają, jak potrzebują bliskości. Na jednej stronie jest właśnie szczęście, stan naturalny, łąki, pastwiska i tak dalej, a na drugiej stronie w klatkach. Ale nie ma tam żadnych przerażających obrazów. Nie, na szczęście nie. Dzieci też nie potrzebują epatowania okrucieństwem. Jakby same, myślę, są w stanie dojść do wniosku, że to jest niewłaściwe, że na przykład ptaki są w klatce trzymane i nie mogą się ruszyć. Co jeszcze możemy zrobić, prócz czytania książek? Gotować jedzenie, które będzie naprawdę smaczne i proste, wbrew pozorom. Kolorowe i roślinne. Tak, smakowite, pachnące. Kupować produkty, które są ze znaczkiem, na przykład takim dla wegetarian, które przyczyniają się do ochrony środowiska i zwierząt. Kupować inne ubrania, dokładnie. Inne buty, z innych materiałów i szyć z tkanin naturalnych. Albo z recyklingu. Przykładajmy się do tego, żeby też inaczej pokazywać świat. Ta książka jest naprawdę ciekawa. Mam 5 egzemplarzy dla Państwa od wydawców. Czas przedszkolny to jest najlepszy okres, by uczyć empatii i miłości do zwierząt, która polega nie tylko na głaskaniu kotka i o tym warto pamiętać. No, więc jeśli ktoś chce zacząć inaczej rozmawiać w sprawie jedzenia ze swoim dzieckiem, zapraszam. Książki są. 22 i 7 trójek. Książki czekają. Dziękuję. Grażyna Dobroń. Do jutra.